Witam, ja jestem Serit. W tym filmie opowiemy sobie o trzech zapomnianych grach z Wiedźmina. Zapraszam was do oglądania. Najpierw zajmiemy się grą absolutnie legendą, czymś o czym absolutnie nikt nie pamięta, oprócz garstki osób. Jest to Wiedźmin Versus. Jest to swego czasu bardzo popularna gra, miała swą alfę w listopadzie bądź grudniu 2008 roku. Była ta gra pokroju Shakes and Fidget, tyle że w 3D. I nie robiło się tam zadań dla postaci, walczyło się z innymi graczami. Gracze do wyboru mieli trzy klasy postaci: Wiedźmina, Przerazę i Czarodziejkę. Różniły się one atrybutami i wyposażeniem. Oraz niekiedy systemem awansu. Gra polegała na turowej walce, niczym w grach strategicznych. Na początku gracz musiał wybrać swoje ataki lub umiejętności. Z czasem awansowali na różne poziomy rozwoju. Dzięki nim zdobywali nowe umiejętności i przedmioty. Gra była całkowicie darmowa i można było w nią zagrać na przeglądarce. Gra nim została nazwana Versus, miała nazwę Duel Mail. Gdy wyszła beta, usprawnione zostały tła, balans oraz animacje, nowe czary, przedmioty i tym podobne. Wskutek zakończenia współpracy CD Projekt Red i One Two Tribe 31 maja 2012 roku, czyli rok po premierze Wiedźmina 2, strony i serwery zostały wyłączone. W tle moglibyście zauważyć gameplay z tej oto produkcji. Witcher Battle Arena. Witcher Battle Arena to gra na Androida i iOS oraz Windows Phone, wydana 22 stycznia 2015 roku, czyli niecałe 4 miesiące przed premierą Wiedźmina 3. W przeciwieństwie do poprzedniej gry Versus była to gra MOBA. Serwery zostały wyłączone 31 grudnia 2015 roku. Miałem okazję przez krótką chwilę zagrać tę oto produkcję. A co do samego gameplayu? Gracze mają do dyspozycji takie postacie jak Aidness Brokilonu, Filipa Eilhart, przywódca Skojatel Jorvet, Saskia z Edirn, Soltan Chivaj, Golem, Mac Operator z trzeciego rozdziału Wiedźmina II, a także Leto z Ulety, z tej samej gry co Operator, z tej samej części raczej. W walkach na arenie ma brać udział maksymalnie 6 graczy podzielonych na 2 drużyny. Do dyspozycji gracze mają tylko 2 niezbyt duże mapy, dlatego też czas rozgrywki nie przekraczał 10 minut. Gra była mocno zbliżona do Doty 2 i League of Legends. Wiedźmin Krwawy Szlak. Wiedźmin Krwawy Szlak to moja ulubiona gra na telefony. Do dziś w nią gram i jest w porządku. Dziełem artystycznym jak Wiedźmin nie była, ale gorszą grą też nie. Gra wyglądała świetnie jak na te czasy, porównując grę na jawę z tamtego okresu. Gothic 3 początek na telefony z systemem Java. Gothic 3 początek na telefony z systemem Java mogłoby ze sobą konkurować. Wiedźmin Krwawy Szlak posiada 12 poziomów i 4 lokacje: cmentarz, las, bagna i ruiny zamku. Geralt wygląda podobnie jak w Wiedźminie pierwszym. Lub po prostu Wiedźminie. Jak zwał, tak zwał. Grę stworzył Breakpoint w współpracy z CD Projekt Red. Z tego co wyczytałem, nawet były limitowane telefony zawierające tę oto produkcję. Gra była mroczna i posiadała aurę grozy i klimat. Mimo że gra była zaledwie na 2 godziny i produkowano ją w celach promocyjnych Wiedźmina pierwszego, miała ona 4 zakończenia. Gdy wyszedł Android, a telefony z drzewą poszły w zapomnienie, o grze też nie pozostało prawie żadnego słuchu. Dziękuję wam za oglądanie tego oto materiału. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji, ocen tego filmiku i napisania swoją opinię o tym filmie w komentarzach. Możecie również napisać, czy pamiętacie o którejś z tej gry i czy może byście do nich wrócili. A propos Wiedźmin Krwawy Szlak, zamierzam wznowić tą serię i mam nawet upublicznić razem z Kemuladorem. Jeśli trochę pogrzebiecie, no to możecie znaleźć w internecie tą oto gierkę. Ale niestety do tych dwóch już niestety nie wrócimy. Może, że jakiś fan zrobi remake. Najchętniej bym się wszystkich wrócił do Wiedźmin Versus. To Wiedźmin Battle Arena mnie bardziej nie ciągnęło. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach, a ja się z wami już będę żegnał.